Na spotkaniu z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec Martinem Kremerem szef miasta przypomniał, że współpraca Częstochowy z partnerami gospodarczymi z Niemiec już istnieje. Bo mamy na naszym terenie duże koncerny niemieckie, na przykład w Częstochowie jest firma ZF, która zatrudnia bardzo wielu naszych mieszkanek i mieszkańców. A my z panem konsulem rozmawialiśmy o tym, jakie następne etapy tej współpracy mogłyby się nam objawić. Wiem, że firmy niemieckie poszukują partnerów, w tym również w Polsce, w związku z tym, że pewnie za chwilę ruszy odbudowa Ukrainy i trzeba będzie do niej się jak najlepiej przygotowywać. Będą potrzebne inwestycje w tych terenach, które są bliżej zlokalizowane właśnie potencjalnych miast ukraińskich, które będą odbudowywane. Piątkowe spotkanie to początek drogi, która mam nadzieję zapoczątkuje owocną współpracę z waszym miastem. Bardzo na to liczę, mówił konsul Martin Kremer. Bo jestem pierwszy raz tutaj w regionie i tu było zawsze marzenie dla mnie przyjeździć do Częstochowy i wzmocnić współpracę w obszarze gospodarczym, ale też kulturalnym, bo jak mówiłem, Częstochowa to jest stolica duchowa tutaj w Polsce i jestem bardzo szczęśliwy i uhonorowany, że nawet we Wrocławiu mamy odpowiedzialność dla regionu. To jest naprawdę wielki zaszczyt dla mnie. Być tutaj i obiecuję wrócić i jestem przekonana, że mamy duży, duży potencjał rozwoju i dla współpracy. Szef miasta w trakcie spotkania dużo też mówił o możliwości współpracy pomiędzy uczelniami częstochowskimi i niemieckimi, aby przygotować tutaj teren dla przyszłych inwestycji biznesowych. Pan konsul bardzo trafnie zauważył, że najpierw trzeba mieć dobrze przygotowanych pracowników. My takich już mamy, bo przecież mamy i Politechnikę Częstochowską, i Uniwersytet Jana Długosza, ale profilowanie kierunków kształcenia pod potrzeby przyszłego biznesu to jest ta gałąź, która niewątpliwie pewnie w naszych relacjach będzie jako pierwsza, a później w ślad za tym pójdą inwestycje i miejsca pracy dla naszych mieszkanek i mieszkańców. Przy okazji obecności w Częstochowie konsul Niemiec odwiedził także klasztor jasnogórski.